Dobra, okej. Swoją drogą, cześć, witamy YouTube. Ja właśnie rozpocząłem nagranie, to się pojawi później na moim kanale live. Dobra, czekajcie, spróbujemy zrobić sobie to. Ukośnik kiss. Oh, what the fuck? Co możemy jeszcze zrobić? Dance. Klaszczę jedną ręką. O mój Boże, jak to wygląda? Holy fuck! Nie rób tego! Klaska jedną ręką! O mój Boże! Oh shit! Mamy tu nieletnich? Mam nadzieję, że nie mamy tu nieletnich! Oh fuck! Shit! God damn it! Jezus Maria, klaszczę jedną ręką. O kurde, nie, dobra, koniec. O, nie wierzę. Klaskanie jedną ręką brzmi dobrze, no. Znaczy, nie brzmi dobrze, no w sumie jedną, tak trochę tak. Boże, jak on wyglądał, kurde. Jeszcze lepsze są draneje, kurde. Ja mogę się zamienić w jakiegoś draneja? Jakimś przedmiotem? Czy da się zamienić w jakiegoś draneja? Ej, Sky Mirror. Dobra, zaraz wam pokażę, jak wygląda taniec dranejów. Tylko czekajcie, czy jakiegoś znajdę. Może jakiś w Dalaranie będzie? To kurde, tam to jest po prostu niesamowite. To było dobre. To było mega dobre. Jakiegoś draneja muszę się zamienić, cokolwiek. Halo, nie ma tu draney? Good fortune. Zobaczymy, bo ja do Dalaranu musiałem się przejść, zaraz zobaczymy. Są jakieś blodelfy. Tu są jakieś elfiki, tu są jakieś kurde cosie. Nie ma żadnego draneja, który tutaj coś robi, cokolwiek? Naprawdę? Naprawdę? Jest jakiś draney w tym? Tutaj w Dalaranie? Lunari, no właśnie nie wiem dlaczego, ale skojarzył mi się twój nick z tym. Tuk. Nie ma tutaj naprawdę? Shit. Może tutaj gdzieś coś. Nie ma. No dobra, później wam pokażę w takim razie. Nexus, przyjdę do Dalaranu, bo jestem Draneyem. No dobra. Jest po schodach do góry koło portali. Tutaj po schodach do góry koło portali. Gdzie? Jest, ale to jest Draneyka. Kurde, ja potrzebuję Draneya. Greetings, friend. Ja potrzebuję draneja. Męskiego draneja potrzebuję. Shit, naprawdę? To jest człowiek. Fuck, to jest człowiek. No i co ja teraz pocznę? Dobra, dawaj ktoś tutaj do Dalaranu, pokażę wam coś. Cześć, czosteczka, siemanko. Nie no, ja jeszcze idę poszukać trochę tych draneów, bo to też dla mnie niemożliwe jest. Jest jakaś elfka. No nie chce mi się wierzyć, że ten obok tej nie był drany mail? Nie był. Zaraz pewnie jeszcze sprawdzę. Są jakieś bankierzy. Naprawdę? Może wiem, gdzie będą. Może tu na dole będzie gdzieś jakiś drany. W sewersach. Dalaran Sewers. Aż z Valar. Cześć Archie, siemanko. Hello, witam was serdecznie. Chyba tu jest jakiś ork, tu są gobliny. Tu jest jakiś tauren, gladiator. Evander Dead Charger. Dobra, weźmy na ten. Tu go nie ma. Są jakieś undeady, ale czy draney? Naprawdę nie ma żadnego draneja.
Aż złożę reporta, powiem wam, wyrasistowskie gnidy. Dlaczego nie ma żadnego męskiego Draneja w Dalaranie, ha? Ninja Karpie, nie pamiętam, gdzieś w quest musi być na pewno. Cześć Peterski, siemanko. Dobra, to ktoś tu przyjeżdża Draneyem? Nie, to jest Neytri. Neytri, ale ty jesteś Draneyem mężczyzną. No chyba, że... nie, to tak by nie zadziałało. Albo może... Poczekaj. Czekajcie, spróbujemy, YOLO, patrzcie. Zrobimy na takiej zasadzie to, że użyjemy Eye Sky Mirror. Kurwa, zamieniłem się w siebie. O mój Boże, zamieniłem się w siebie. Dobra, nieważne, za godzinę to ten. Dobra, nieważne, myślałem, że można tak się zamienić, nie można. Tunak, to jest niezłe. Cześć Vex, siemanko. Same female Draney. No właśnie, same female Draney. No to zamieniłem się w siebie, ale zrobiłem piękna Draneyka była, nie no, po prostu ligowa piękna Draneyka. Dobra, to co? Które okulary przywdziewamy? Albo moje, albo Marty. Które przywdziewamy? Ja obieram Marty. Są bardziej słagerskie. Wyglądam bardziej wtedy jak słager. Teraz ktoś przyjdzie i mnie nawyzywa, powie, że ty pedale, co ty za okulary nosisz, huh? A ja powiem, o stary, no to nie tak, to są... AC25, Nexus pierdzielni, ale już robię, znaczy ja teraz robię tego. Zjedz kanapkę, bo nie jestem sobą. Zjadłem, taki bardzo dobry chlebek mam z tym, to jest jakby bułka w formie chleba, no nie wiem jakby to powiedzieć. Ja ICC zrobiłem w tym tygodniu, więc nie mogę. Teraz idę na Eye of Eternity, to jest raz. Dwa, że pójdę sobie na tego, na troll raidy, muszę porobić ten. Wownek, pierwszy raz powiedziałeś mi cześć. Cześć Matiz, no widzisz, Weksie. Ej ty pedale, co za okulary nosisz? Nie, to nie była bagietka, to była taka bułka w formie chleba. Taka była mega mięciutka, to tam coś tam, kanapkę z bułką jadłem, no dokładnie. Cały popłakany wyjdzie. No nie? Dobra, zaraz przelecimy sobie do tego. Oj. Jak kurde, zajebisty był tutaj. W ogóle najlepsze jest to, że oni później podwyższyli ten Wintergrasp tutaj, tą całą bitwę Wintergrasp, podwyższyli do levela 90, ale nikt tego nie grał nadal. Więc to było słabe. To było mega słabe. Weka? Co? Jaka weka? Jak samopoczucie? A całkiem dobrze. Znaczy ostatnimi czasy cały czas łażę taki zaspany, cały czas jestem taki, wiecie, zmęczony. No ale jakoś idzie dobrze. Dziękuję za pytanie. Tutaj też wcześniej się pytał mnie Grzybik o to. Grzybik ma taką swoją manierę, że przychodzi, zawsze się pyta, jak się czuje. Bardzo miło mi takiego Grzybika mieć tutaj. Ale Lpicza dziękuję także również za ten. Cześć Markus. Markus TV. Weka to taki typ chleba mięciutki, tak? Okej, okay. Dziękuję Rajci. Rajci przed kupił suba i powiedział mi jeszcze co jadłem. Cholera. Nie wiem, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne. Takie malutkie troszeczkę, takie plasterki śmieszne były. Rzeczywiście to mogła być taka gruba bagietka, tak coś na tej zasadzie. Ej, what the fuck? Pierwszy raz dopiero widzę takie coś, że to jest taka kopuła. Ej, tak jak to kurde latami gram, tak dopiero pierwszy raz zauważyłem, że to jest jakaś taka kopuła. Z taką energią. Shit! Ale mindfuck? Nie widziałem tego wcześniej. Autentycznie. Sexos, Mexus, Nexos, Uno, Kanapkos. Ja. Cześć Ged, siemanko. Boże, jak dobrze mieć już tego blue tego Dragon Hawka. Hawk. Mhm.
To jest bariera z Gothica 1, co? No, 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 w sumie. Mam okulary jak SWAT. SWAT. What? Dobra, tutaj się jakieś reklamy odpaliły, więc poczekamy sobie chwilkę. Przynajmniej nie czapi, dokładnie. Okej, reklamy już powinny się skończyć. Przepraszam, ale ja mam tak ten, bo ja od czasu do czasu po prostu zapominam o tym, że reklamy lecą. Znaczy, zapominam o tym, żeby odpalać reklamy. One się tutaj automatycznie same odpalają co jakiś czas, więc wiecie. Daj na dole licznik. Ile mam mountów? Mój drogi, już ci mówię, mam mountów 213. Nie, dziękuję. Dobra, lecimy tutaj z tym koksem. I will be rid of you. Dobra, jedziemy tego maligosa, kurde, śmierdzącego. Może bym się przeszedł na Blackrock Foundry. Wydaje mi się, że pugi już teraz działają o wiele lepiej, więc moglibyśmy się przejść na jakiegoś Blackrocka. A ja nie byłem jeszcze na Blackrocku, to moglibyście mnie pouczyć. Zrób duela z widzami, no nie, no bo przegracie i przyjdzie jakiś kurde później znowu jakiś mega kurde kozak PvP z obską klasą i mnie tak przeora, że każdy będzie się ze mnie śmiał. Zawsze tak jest, zawsze tak jest. Reklama, w której jakiś facet pieni mleko wiertarką. O kurde, to powiem wam, że to taki podtekst trochę. Podtekst troszkę. Karpowska prosi mnie o pozdrowienie. No dobra, no niech będzie. Mój licznik pozdrowień jeszcze się dzisiaj nie skończył, więc pozdrawiam. Pozdrawiam. Karpowska. Ktoś wie, czy Nex ma już tego mounta za rekrutację? Nie, nie mam właśnie. Nie mam żadnych mountów za rekrutę friend. I jest to dla mnie po prostu niesamowicie dziwne. Ja muszę kogoś wziąć i zrobić, nie wiem, na zasadzie: ej, słuchaj, wezmę cię stary, kupię ci suba i w ogóle i pogramy sobie. Witam, cześć Drefis, siemanko. Gdzie? Wcale, no nie mam finie, nie mleka. Nie widziałem, żebyś robił pos na live. Mógłbyś się przebiec? Pos i fos? Co to jest? Pos i fos. Nie poleciało mi nic. Czy ja jestem zdrowy? Tak, jestem jak najbardziej zdrowy. Może przechodzę drugą mutację. Czy coś. Wiecie, no taki nie. Cześć, Keradziku. Pit of Sauron. Sauron. Dark Lord Sauron. Pit of Sauron. No mogę zrobić sobie Pit of Sauron. Tam może polecić mi coś fajnego. No dobra, no spróbujmy. Przelecimy się troszkę tam. Icecomb Citadel, całą tą temę. Może jakieś achievementy mam jeszcze do zrobienia. Zaraz sprawdzę. Rzeczywiście mogę mieć tutaj takie achievementy. Lich King Raids, Lich King Dungeons. O właśnie, mam tutaj. Defeat Broham at the Forge of Souls on Heroic with at least 4 corrupted soul fragments alive. O Jezus Mary, to jest to trudne takie, kuźwa. To jest jedyny achievement, zobaczcie, którego nie mam. Wszystko mam tutaj. Ktoś chyba lubi Wrath of the Lich King, ha? Pit of Sauron. Pity Sauron. Nexus, nie jesteś człowiekiem, tylko kartoflem. Kurde, że też nie pomyślałem, rzeczywiście. Dlatego... już wiem. Pamiętam. Ja nie wyszedłem z łona matki, tylko urodziłem się w ziemi. Timelosta nie znalazłem. Cześć, Tezuki. Nexus, słyszałeś o tym Pandarei, co wbił sto setny level. Aha, tak, o tym Pandarenie, tak, on się nazywa Double Agent, koleś zbierając roślinki wbił level setny na tym, nie wychodząc z pandareńskiej tej. Nie wychodząc z pandareńskiej, wycie, no, tej wyspy, tego żółwia. The Dark Lord Sauron.
To da się zrobić jakoś. Spróbuję tego achievementa zrobić. Tylko będę musiał tutaj zrobić mikro petem troszkę. Cześć, cześć Leprox. To jest okulary hipsta. Co za pytanie. Tak, jestem kanibalem. I am cannibal. Dobra, przeszedłbym się przez Forge of Souls, rzeczywiście. Who dare to get by the Forge of Souls? Pamiętam, to były dobre instancje. To były bardzo fajne instancje, jeśli mam być szczery. A zaraz zobaczycie, będzie hardcore achievement. Powiem wam, tego achievementa zrobić, to będzie... Będę musiał być at my best. Będę musiał być super po prostu bogiem, żeby to zrobić. Co wam suban nobie? A iść pan w wuj. Jak możesz tego nie widzieć? Shit. Naprawdę jestem aż takim psychopatą? O kurde, czekajcie, bo to jest jednak u góry troszkę bardziej. Idź troszkę bardziej u góry. Będę musiał makro sobie zrobić jedno. Mój pet będzie musiał nieźle mikrować tutaj. Dobra, to jest Forge of Souls. Tak, tutaj się zaczynało swoją drogą. To jest taki kompleks trzech instancji. Tak. Macie jakieś wolne części ciała, ewentualnie jakiś dziadek w ogródku zakopany czy coś, ewentualnie może jakiś członek rodziny, to ja bardzo chętnie przyjmę. A może być nawet zgniły troszkę. Lubię takie ten, wiecie. Człowiek im starszy, tym lepszy, jak wino. Hehehehe. Już wiem o co chodziło w tym powiedzonku. Czy grałem kiedyś w Tibie? Hell yeah, I did. Of course, my friend. Grałem bardzo dużo w Tibie swojego czasu. To było takie, wiecie, to była gra osiedlowa, to było osiedlowe granie, kurde, swojego czasu. Bardzo, ale to bardzo dużo się grało w Tibie. Paki się kupowało osiedlowo, pamiętam na wakacje zawsze każdy paka miał, każdy, wszyscy grali. Wiecie, i zawsze dzień wyglądał tak, ja już to opowiadałem wiele razy, ale dzień wyglądał tak, że początek gdzieś tam sobie gdzieś tam posiedzieliśmy w Tibi, później przez praktycznie cały dzień siedzieliśmy na dworze, gdzieś tam graliśmy sobie w gałem. A dopiero później wracaliśmy i wszyscy w Tibie łoili, wszyscy tańcy. W ogóle zobaczcie, jakie tutaj milarka jest do ten. To jest do kawy? Ale ten Lich King ma fajną pażarkę do kawy, he. Shit. Siedzisz w domu, chory grzybiku, kurde. Co robię? Robię achievementa bardzo trudnego. Przecież ja nie mam kolegów. No tak, cały czas was ukłamywałem. Dlaczego musicie być tacy okrutni? O, wy ten, co to za okulary? Wejdź na moje Nexus Daily, to zobaczysz, co to za okulary. God damn it. W gałę się grało. Tak, w piłkę. Piłkę kopaną, tak zwaną. A teraz fajnie, to wszystko się na strzała bierze. 20 leveli do góry. Dobra, to jest tutaj. Powiem wam, że to jest hardcore. Tutaj będę musiał zastosować parę mechanik. Zacznijmy od tego, czy ja mam wybuchający. Dobra, mam to. Będę musiał mikrować jak bóg, jak koreański bóg. Bóg. Dobra. Czekajcie, ukośnik, zaraz zobaczymy, czy ja w ogóle makro tutaj mam na to zrobione z tym petem, żeby on mi chodził gdzieś tutaj. Pet passive, pet move to, chyba to była taka komenda, czekajcie. Zaraz sprawdzimy. Target arena 1. Pet attack use hunter's mark. Nie, dobra, czekajcie, użyjemy sobie pet move to. Pet move to. Save. Teraz sprawdzimy, czy to działa w ogóle. Dobra, okej. Okay. To działa. Teraz kwestia jest taka, czy mi działa mój ten. Dobra, działa. To jest to. Okej, okay, dobra. Że ja bym go na strzała, kurde, nie wziął. Będzie masakra, powiem wam.
your soul from your body. Uciekaj, Pecie, uciekaj! Ja muszę mieć 4 takie kulki żywe. Fuck. Nie! I ta muzyka! Shit, on zjadł jedną chyba. Shit, zjadł drugą, fuck. No to trzeba jakoś zrobić tak genialnie, czekajcie. A czy on może sobie pójść gdzieś tam dalej? Nie, mój Pecie! Uciekaj! O Boże, ale to będzie niezłe, to będzie niezłe. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Okej. Dobra, uwaga, patrzcie. Niech on wyssie moją tutaj ten. Wyssi moją tą duszę, come on. Będziemy uciekać po prostu w tamtą stronę, gdzieś tam kawałek dalej. Dobra, okej. Uciekaj, Pecie, uciekaj, uciekaj, uciekaj! O Jezus, to będzie komiczne. Dobra, czekajcie, ale to jest dobra taktyka. To jest... Nie, bo zrezygnował się Bob jeden, no. Ale dobra, to już wiem, co zrobimy. Dobra, czekajcie. Dobra, to trzeba, to jest zaawansowane mikrowanie, szczerze mówiąc. Co ta muza? Kojarzy mi się jak z jakiegoś anime, szczerze mówiąc. Dobra, dobra, mam pomysł, mam pomysł. Cześć Darksun, siemanko. Dobra, zrobimy to inaczej. Zobaczymy, jak daleko możemy pójść w tamtą stronę i po prostu powoli, powoli będziemy... Dobra, nie, czekajcie. Zobaczymy, jak daleko możemy z nim pójść tutaj i odtąd będziemy później uciekać po prostu. Będziemy uciekać jak najdalej możemy. Living Combat, dobra, dotąd możemy go doprowadzić i później będziemy najwyżej uciekać i będziemy uciekać tu i on na tej platformie się restartuje, więc będziemy musieli jakieś zrobić mikrowanie niezłe. Dobra, okej, zrobimy to. Zrobimy. To jest trudny achievement, ale da się to zrobić. Będziemy mieli dużo dużo do manewrowania. Dobra. Dobra, muza. Teraz będzie cyrk. Później tam będziemy musieli zakręcić jakoś, kurde. To jest za mało miejsca. I will sever your soul from your body. Biegnij, Pecie, biegnij! 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 No wyssij mi duszę. Zajebiście. Zajebiście, dobra, mamy dwa fragmenty. Jeszcze dwa! Jeszcze dwa! Powiem wam, że będzie kurde grubo. Jak ja tu będę musiał to wymikrować, to po prostu będzie bóstwo. Hashtag bóstwo tu będzie. Nie, biegnij, 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 biegnij. Jest zajebiście! Jest zajebiście, mamy to! O mój Boże! Są trzy fragmenty? Są trzy fragmenty! Zajebiście, mamy to, czekajcie. Jeszcze jeden. Nie no, czekaj, trzymaj się ode mnie z dala. Albo nie, ty przodem, Pecie. Trzy są, zajebiście. Jeszcze jedna, okej.
Zajebać go, zajebać go, zajebać go! Nie, nie, ja mam stuna, ja mam stuna! I do widzenia! Piu, jej! Nice, kurde! Kurde, to było dobre. Wyssał mi Dragon Balla, kurde. Nice, pokonałem go! I w tym momencie, zobaczcie, wypełniłem wszystkie achievementy z Lich Kingowych Dungeonów. Patrzcie, w sześciuteńko mam. Full, 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 full. Piu. Nice! Nice! To było dobre, to było dobre. To było easy. Easy. Trochę się namęczyłem. Trochę się namęczyłem, kurde. No beka niezła, beka niezła. Dobre są te achievementy, muszę porobić trochę więcej tych achievementów. Jest mega spoko. Nerdgasm. Trzeba było trochę tym petem pomikrować, to jest najgorsze. Jak nie macie peta, to wątpię, żebyście to mogli jakoś zrobić. Jak iść ty kserobocie, wymyśl coś innego. Co miałem wymyślić? Jaki kserobocie? Cześć Nexus, fajnie tiki streamik. Fajny tiki streamik, fajny taki streamik. Boom! 29 golda za ukończenie tego, shit! Fajnie, że te instancje były połączone, to był takie, wiecie, trzy instancje połączone w jedną. I patrzcie, teraz przechodzimy sobie do kolejnej, do Pit of Sauron. Pit of Sauron. Co za oksy? To są moje, znaczy nie, to są Marty oksy. Patrzcie, tutaj jest Scourge Lord Tyrannus i on lata na smoku, który nazywa się Rimefang. On się pojawia przed tym. On się pojawia przed Syndragosą, te takie dwa smoki, to właśnie jeden z nich jest ten. Do Pyty Saurona. Tak, tutaj... Heroes of the Alliance! Nie, nie idźcie! Cofnijcie się! Cofnijcie się! Mówię wam o... Okej. Mówiłem. No co zrobić? No nic nie zrobić, no. Ciach ich wszystkich, kurde. Shit. Destroy these interlopers. Tutaj się farmiło tak zwany Battered Hilit. On jest jeszcze nawet drogi do teraz. Można sobie tutaj porobić po prostu parę takich instancji. Warto, warto, bardzo warto. Co? Nie. Nie robię Reacha. Co ty tu robisz? Jak to wygląda? Nie rozumiem. Co? Kobieto! Nie przyłaś mi na streama i nie wal mi tutaj kubka. Nie walę kubka. Idź mi stąd. Walę śmietanę. Z sosem. Czemu mnie doganiasz? Nie kochasz mnie? Misiu? Tak. Proszę. Już dobrze do ciebie. Przychodzę, ale nie mogę. Jezus Maria, jeszcze to zlizujesz. Nie. Nie pozwalam na takie kurde ekscesy na moim streamie. Będziesz mi walić teraz nad uchem, tak? Nie. Jestem Marta i walę nad uchem. Jak miała ci walić nad uchem, to bym ci waliła o tak. O, o. Może ja poubijam śmietanę, jestem u Donatana. Weź spierdzielaj. Nie lubimy robić, lubię gdy się wodzi. Nie wiesz o co chodzi, hymna wszystkich Słowian. O mój Boże. Nie dla nas praca w polu, to wiedziałem już w przedszkolu, potem przez całą szkołę, pozdrowienia dla profesorów. Nie dla nas gruba tyra, nie chce nam się wychodzić z wyra, jest robota, dajemy dyle, pijemy wódkę, jest brakło killa, yo. Masz, yo. Idź mi stąd. Dzięki, że mi zamieszałeś, bo to już miało się wygrać. Nexus! Donatan, nie wiem. O mój Boże.
Graj, a nie. Gram już, gram. Spokojnie. No dobra, ale pożegnamy teraz YouTube'ów. Co wy na to? Czekajcie, zobaczymy, czy czat już działa. Działa czat, okej, dobra, pożegnajmy w takim razie YouTube'ów, napiszcie do YouTube'ów cześć, bo ja kończę to nagranie, live leci dalej, więc tam nie bójcie się. Zaraz zaczniemy kolejne, bo to ja coś robię takie archiwum po prostu, więc będzie całkiem spoko. Dobra, pozabijamy sobie co możemy, może Battered Hidit poleci, kurde, zajebiście by było, powiem wam, to takie 10k chyba, 10 tysięcy. W kieszeni będzie. Narka. Cześć, narka, dobra, uwaga, żegnamy się w takim razie, wszyscy się pożegnali. Elo YouTube, narapały. Dobra, uwaga, boom, koniec.